Jakie tanie i dobre kremy z filtrem warto przetestować? Pokażę Wam moich ulubieńców z taniożkowej kategorii i najpopularniejszych drogerii. Witajcie w krainie składów! Nie ma co ukrywać, kremy z filtrem to często najdroższy element pielęgnacji. Nic dziwnego, bo to trudne produkty, które później jeszcze wymagają kosztownych badań. Postarałam się jednak znaleźć kilka opłacalnych perełek i trochę Wam o nich opowiedzieć. Jeśli chodzi o cenę, to starałam się, żeby było możliwie tanio, dlatego zaliczyłam też tutaj takie filtry, które są bardzo często w promocji. To znaczy stosunkowo częściej niż inne. To da nam troszkę większy wybór. Zwracajcie też proszę uwagę na pojemności. Moja pierwsza propozycja to klasyk, czyli San Ozon w spłaszczonej tubce. W tym roku delikatnie zmienił opakowanie. I jestem ciekawa, czy sposób jego sprzedaży też się zmieni. No bo już od paru lat jest niestety tak, że jest dostawa na początku sezonu, a później bardzo ciężko go dostać. Na półki trafiają dosłownie jakieś zaginione, pojedyncze sztuki. W każdym razie jest to filtr chemiczny, wodoodporny i nie zawiera zbyt wielu składników pielęgnujących, więc polecam nałożyć pod niego jakieś serum lub krem. Dodatkowe antyoksydanty zdecydowanie mu pomogą. Według producenta jest to krem matujący, ale ja bym go w ten sposób nie traktowała. Jest po prostu lekki i nieszczególnie tłusty, ale matujący niezbyt. Za to dobrze radzi sobie pod makijażem i w zasadzie można go przetestować bez względu na typ cery. Formuła jest moim zdaniem bardzo przystępna, ale ważne jest też to, co nakładacie pod spód. Nie miałam przy nim problemu ze szczypaniem, rolowaniem czy migrowaniem. W zasadzie sam z siebie jest bezproblemowy, ale wiadomo, co osoba to reakcja. Warto dać mu szansę, bo nie wiem, czy w tak niskiej cenie da się znaleźć coś lepszego. Ale za to da się znaleźć coś bardzo podobnego. Tak jak wspominałam, w Rossmanie często są braki i jakieś przerwy w dostawach tego kremu. Ale przetestowałam jeszcze Sundance z DM. I wiecie co? On jest bardzo podobny do starszej wersji tego kremu. Dosłownie nie zdziwiłabym się, gdyby wyjeżdżały z tej samej fabryki. Nawet jego opakowania mają podobny kształt, no tylko cena wyższa. Ogólnie San Ozon ma fajny stosunek ceny do jakości, ale jakbym miała polecać jeszcze jakiś, to wybrałabym wersję matte o żelowej formule. Żelem to tak nie do końca jest, bo bardziej emulsją, ale faktycznie ma całkiem lekką formułę. I chociaż to wersja w teorii do ciała, to nie sprawiła mi problemów podczas testów na twarzy. Nie lepił się jakoś szczególnie, nie rolował, nie bielił, zapach też nie przeszkadzał, dość szybko się wchłaniał, ale moim zdaniem może mieć większą tendencję do szczypania i świeci się bardziej od poprzedników. Dlatego znowu przypominam o pudrach. W dodatku jest na tyle tani, że w razie gdyby nie sprawdził się na buzi, to będziecie mieć fajny filtr do ciała. On jest chyba nawet dostępny przez cały rok, ale nie w takiej dużej butelce, tylko takiej mini podróżnej za jakieś grosze. I stoi z miniaturkami. Więc możecie na próbę kupić małą wersję i zdecydować. Kolejna moim zdaniem świetna propozycja to matujący SPF od Ziaja Med. Występuje w wersji standardowej oraz z pigmentem, ale tej drugiej nie miałam, więc wypowiadam się jedynie o klasycznej. To również filtr chemiczny i wyjątkowo jak na tak niską cenę znamy jego PPD. Wynosi ono 27,2 i to bardzo dobry wynik. I jak coś to SPF odnosi się do ochrony UVB, a PPD do UVA. I tego drugiego producent nie ma obowiązku podawać. Zazwyczaj przy tych tanich filtrach nie znamy PPD, więc tutaj doceniam to podwójnie. W składzie nie ma za to szczególnie dużo składników pielęgnujących, więc polecam jednak coś pod niego nakładać. I tak jak poprzednie dwa matujące kremy, ten też matujący nie jest. Raczej mniej tłusty niż standardowe, ale niestety matem bym tego nie nazwała. Przy skórze tłustej puder jednak będzie bardzo pomocny. To jeden z kremów, od których szczególnie polecam zacząć, bo jest dostępny przez cały rok w aptekach, czy chyba nawet w Hebe. I sporo osób już przy nim zostaje. Od razu też uprzedzę, że jeśli testowaliście go kilka lat temu i Wam nie pasował, to znowu warto dać mu szansę, bo zdążył zmienić skład. Poza tym raczej nie bieli, nie szczypie, nie roluje się i myślę, że można go testować bez względu na typ cery, ale chyba najlepszy będzie dla mieszanej.
Następny filtr to coś dla osób, które bardzo zwracają uwagę na PPD albo jedą na wakacje w cieplejsze strony. I jest to krem Altruist SPF 50 i PPD wynoszącym aż 52. I zanim ktoś się oburzy na cenę, to sprawdzamy pojemność. Tubka ma aż 100 ml, czyli dwa razy więcej od standardowego kremu, więc to bardzo opłacalna opcja. Producent podkreśla, że krem nadaje się zarówno do twarzy, jak i do ciała, jest wodoodporny, hipoalergiczny, bezzapachowy i nie lepi się. Brzmi cudownie, ale niestety potrafi się rolować, bielić i szczypać w oczy. Nie nazwałabym go też lekkim, ale jest pod tym względem akceptowalny. Tak więc to może i nie jest mój ulubieniec, ale zdecydowanie warto go przetestować, bo tak wysoka ochrona w tak niskiej cenie jest absolutną rzadkością. Do tego bardzo się cieszę, że krem w końcu trafił do Hebe. Kiedyś go można było znaleźć chyba tylko w DM albo przez internet. A jak o bieleniu wspominałam, to chciałam jeszcze odpowiedzieć na pytanie, które się ostatnio pojawiło. Czyli czy przy bladej skórze takie bielące filtry mogą działać jak podkład i ujednolicać koloryt? Jako bardzo blada osoba uważam, że nie. Na mnie bielące filtry zostawiają niebieską, fioletową, a czasem zieloną poświatę. Niestety nie znam żadnego barwionego SPF-a, który by mi pasował kolorystycznie. Ale dobrze, czas na kolejne polecenia. Tym razem dwie propozycje od Eveline. I trochę możemy się tu sprzeczać, czy są tanie, czy nie. Zdania na pewno będą podzielone, bo pojemność jest mała, ale promocje za to bardzo częste. Jak na filtr, to ta cena nie jest jakaś bardzo duża, więc powiedzmy, że jeszcze do tych tanich się zaliczają. I chciałam omówić je razem, bo często dostaję prośby o ich porównanie. Pierwszy jest z serii z witaminą C, a drugi z serii Shot. W przeciwieństwie do wszystkich wymienionych poprzednio, te akurat mają sporo substancji pielęgnujących, więc nie ma konieczności nakładania niczego pod spód. Aczkolwiek moim zdaniem zawsze warto. W składzie pierwszego mamy na przykład 3 stabilne pochodne witaminy C, kwas treneksamowy, witaminę E i troszkę składników wygładzających. Można powiedzieć, że on się właśnie skupia na tym wygładzeniu i ujednoliceniu kolorytu. W drugim z tych najciekawszych składników znajdziemy z kolei niacynamid, resweratrol, sok z aloesu czy kwas hialuronowy. Ten bym nazwała bardziej nawilżającym, aczkolwiek przy skórze, słuchaj, na pewno nie polegałabym tylko na nim. No bo po chwili układa się na skórze i niemal go nie czuć. A oba filtry są chemiczne i mają lekkie formuły. A który bardziej polecam? Osobiście wolę wersję z witaminą C. Podoba mi się efekt wygładzenia, który daje, nie zaostrza u mnie wyprysków, nie szczypie, nakłada się wręcz jak paza pod makijaż i szybko układa się na skórze. Nie roluje mi się, nie robi żadnej kolorowej poświaty. No to jeden z takich moich ulubionych filtrów. W tej cenie to chyba nawet ulubiony, bo resztę mam tak powyżej stówki. Szczególnie lubię go pod makijaż, bo jak się go zapudruje, to już trzyma bardzo ładnie. Ale to nie oznacza, że drugi krem jest zły. Wręcz przeciwnie, też sprawdza mi się całkiem fajnie. Jednak już jakąś poświatę zostawia i ma troszkę większą tendencję do rolowania czy szczypania. Nie wygląda też aż tak ładnie pod makijażem, ale za to mniej się świeci i wolniej przetłuszcza. Na pewno jest wiele osób, którym to on będzie pasował znacznie bardziej. Dajcie proszę znać, jakie filtry jeszcze powinnam przetestować lub jakie zestawienie dla Was przygotować. A kto ma skórę, łapka w górę. Dziś się z Wami żegnam. Buziaki, pa!